Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Ostatnio prosiłyście mnie o porady na temat różowych policzków, na temat zaczerwienionych policzków, nie takich, które się nałoży za dużo różu, ale takich, które są naturalnie zaczerwienione i mówiłyście, że strasznie was to wkurza, a nie wiecie, co z nimi zrobić. I oczywiście wiecie, że nie jestem dermatologiem, więc nie pomogę wam w takim pozbyciu się ich na stałe, bo nie mam pojęcia, jak można się ich pozbyć, co trzeba robić. Natomiast pomogę wam jak gdyby zatuszować je. Czyli przekażę wam informację, którą ja znam jako makijażystka i co ja robię, jeżeli właśnie moją klientką jest dziewczyna, która po prostu ma zaczerwienione policzki. Jeżeli chodzi o takie dbanie o waszą skórę, to na pewno z tego, co ja wiem, z mojego doświadczenia, to polecałabym wam, na pewno to może głupio zabrzmi, ale łykać rutynią skorbin regularnie, bo on uszczelnia naczynia krwionośne. I te różowe plamy, które macie na policzkach, to są po prostu rozszerzone naczynka krwionośne. Też pewnie macie cienką skórę i akurat właśnie w tych miejscach cienka skóra wita się z rozszerzonymi naczynkami i wtedy właśnie widać te zaczerwienione policzki. To, co jeszcze mogę wam polecić, to maseczka z glinki czerwonej, bo ona też ma takie działanie, które właśnie zwęża naczynka krwionośne, jest właśnie bardzo polecane do cery naczynkowej. No i oczywiście, jeżeli znajdziecie, to wszystkie kremy do cery takiej naczynkowej albo z rozszerzonymi naczynkami, wszystkie jakieś tam maseczki, inne takie rzeczy możecie wypróbować jak najbardziej. Ale teraz właśnie pytanie, co macie zrobić, jeżeli takie doraźne rzeczy, albo właśnie takie, na zasadzie krem mam i on nie działa, co zrobić, jeżeli chcecie właśnie wyjść, nie wiem, pokazać się gdzieś i mieć super makijaż. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o zaróżowne policzki, to najważniejsze jest, żeby po prostu to zakryć. Może to dziwnie brzmi, ale po prostu trzeba użyć takiego dosyć mocno kryjącego podkładu i musicie być pewne, że zakryjecie, po prostu zaklejstrujecie te policzki na amen. Możecie też klepać delikatnie korektor w miejscach, w których one są najbardziej zaczerwienione. Potem pamiętajcie, żeby na pewno zapudrować ten podkład, żeby on się dobrze trzymał i nie będzie tak, że po 2 godzinach przesuniecie ręką po policzku i nagle będzie mieć tutaj takie dwa paski czerwone, bo wam wyjdzie spod spodu skóra. I jeszcze jest bardzo ważne pytanie, czy na zaróżowione policzki nakłada się w ogóle róż? Ja jestem jak najbardziej za tym, tylko właśnie musicie zadbać o to, żeby bardzo, bardzo dobrze zakryć po prostu tą skórę pod spodem. I wtedy powinniście mieć jak gdyby gładką powierzchnię jednego koloru mniej więcej, na którą potem można nakładać kolejne kosmetyki. I jeżeli chodzi właśnie o różę do skóry, która ma naczynka, to polecałabym bardziej różę w odcieniu brzoskwiniowym, żeby nie było takiej sytuacji, że róż zmiesza się wam ewentualnie z jakimś rumieńcem, który wyjdzie spod spodu. Jeżeli mocno zapodkładujecie twarz i ona będzie miała jeden tylko kolor, to będzie to dziwnie wyglądało, dlatego właśnie tak czy siak do takiej cery też używam różu, tylko używam go po prostu mniej, żeby był jakiś tam kolorek, ale żeby nie było żadnej sytuacji, że na przykład wam coś tam wyjdzie, a potem się zleje w jedną wielką plamę. I w przypadku zaróżowionych policzków unikałabym też jakichś mocno czerwonych szminek, czerwonych pigmentów ogólnie, czyli właśnie takiego różu mocno czerwonego albo właśnie czerwonej pomadki, na przykład czerwonego cienia do oczu. Takich rzeczy bym unikała, bo jak tylko cokolwiek wam wyjdzie spod tego policzka, a macie na twarzy jeszcze właśnie gdzieś czerwień, to wtedy od razu ten policzek wyda się jeszcze bardziej czerwony. Więc jeżeli na przykład nie udaje się wam zakryć do końca czerwonych policzków, to pamiętajcie, żeby właśnie też nie używać czerwonych rzeczy gdzieś na twarzy. Spróbujcie właśnie wtedy uderzyć w takie bardziej brzoskwiniowe odcienie, w takie cieplejsze, na przykład możecie mieć złoto na oku, albo na przykład zieleń, bo zieleń fajnie wygasi też tą czerwień. Więc spróbujcie wypróbować którąś z tych metod, które tutaj podałam i dajcie znać, czy w waszym wypadku to pomogło, czy może naświetliło wam trochę temat różowych policzków i jak się właśnie powinno o nie dbać, czy właśnie jak powinno się je malować i zakrywać. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.